Nieszczelność w kanalizacji ogólnospławnej była przyczyną zapadnięcia się jezdni pod ciężarówką. Na szczęście kierowcy nic się nie stało. Do zdarzenia doszło w miniony piątek przy ulicy Kilińskiego w Lesznie. W związku z tym zamknięto przejazd, a ruchem kierowali policjanci. W Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji poinformowano nas, że kanalizacja ogólnospławna była w złym stanie technicznym. W betonowych rurach przez lata musiało dochodzić do korozji ścian. Sącząca się woda powodowała wypłukiwanie ziemi i w związku z tym powstały puste przestrzenie. To spowodowało zapadnięcie się jezdni. Jeszcze w piątek pracownicy MPWiK zabrali się do usuwania awarii. Wymienili rury na odcinku 7 metrów i głębokości około 2,5 metra. Niewykluczone, że dojdzie do wymiany całego odcinka kanalizacji, by zapobiec kolejnym takim zdarzeniom. Dodajmy, że MPWiK przymierzało się do modernizacji sieci w tym miejscu w związku z remontem ulicy Święciechowskiej.